Hello, and welcome back to The Witcher 2. I checked which NPC we need to visit. And of course she's gone. So let's wait for her. Yeah, Noon is okay. Because you're right here. You have something that I need. Ooh. I don't need this anymore, but might as well. Of trolls and trolling, okay? Surgical tools. Thank you. Might as well. Okay. I'm not gonna read it just yet. First things first, let's go back to the catacombs. Let's examine the body fully. Need that thing out of the arm. A ty miła wierzysz tej dziewczynie? I'm not gonna accuse the elf. Just yet. Yeah, but I'm fairly sure that it's the succubus. Looks like part of her, I don't know, claw, horn, something. I think I heard someone. Really? I just arrived here. Oh, god damn it. What a shame. Of course, more of them. Really, lots of them. Why are there so many? That's a real plague. I don't mind, I can use those things. Was he in the last chamber or this one? Last one. Oh, fine. Can I? Te zwłoki są świeże. Yeah, I know. Come on. Arms? Mocno pocięte przedramiona. Coś tkwi głębiej w kości. Metalowa drzazga. Ha, ciekawe. Mocno po...
Był młodym mężczyzną, jak inni. Wszystko wskazuje na sukuba. Z drugiej strony odłamek metalu w ranie. Okay, that part didn't know it into the quest. I still don't know what could it be. Metal splinter. If we could check his weapon, then we would have known what happened. Do I have this item? Metal fragment. Can we ask him about it? Before we accuse him. Before your vet. Or maybe this is what we need. We'll accuse him properly. Let's talk to you first. Witaj. Any ideas where Leto might be? Jakieś wieści o Leto? Jest gdzieś po drugiej stronie mgły, czuję to. Why did you decide to work with Leto? Nigdy nie wspominałeś o naturze waszego sojuszu z Leto. To chyba dobra chwila. Cóż, jestem ci to winien. Nie wiem, kim oni tak naprawdę są, ani z czyjego polecenia działają. Leto odnalazł mnie 2 miesiące temu. Wymknął się z obławy w Edirn i zaproponował nam współpracę. Pomoc naszych zwiadowców i nasze kryjówki w zamian za głowy Foltesta i Henselta. Dobra oferta, zważywszy na to, że ujawniliśmy jedynie część naszych sekretów. Później okazało się, że Leto nie jest sam. Serit i Egan mieli zabić Henselta z pomocą moich wojowników. Jak wiesz, nie doszło do tego. Ta dłan, za którą Skojatel są gotowi pójść na bitwę. Opowiedz mi o niej. Saskia? Ona nie jest dłan. Nie jak inni. Widziałeś ją. Nie muszę ci tego tłumaczyć. Chcę walczyć o Dolinę Pontaru dla wszystkich raz. Myślałem, że nienawidzisz ludzi. Jestem wojownikiem, nie idiotą. To najlepsze, na co możemy teraz liczyć. Lepsze niż Dolina Kwiatów. Byłeś w Dolinie Kwiatów? Dol Blatana jest wasalnym państewkiem cesarza Nilfgaardu. Nazywają ją państwem wolnych elfów, ale Skojatel nie mają tam wstępu. Dostaliśmy kolejną bolesną lekcję. Ale dzięki wolnej Dolinie Pontaru wszystko może się zmienić. Minęło 5 lat od ustanowienia Dol Blatana. Przez ten czas osiedliło się tam ponad 2000 elfów. Wiesz, ilu dzieci się doczekali? Kilkunastu. To nie jest Dolina Kwiatów, Wiedźminie. To Dolina Bezpłodnych Starców. Powiedz to Franceszce. Roż może być po tamtej stronie mgły. W takim razie wreszcie go dopadnę. We Flotsam byłem już blisko. Takie oddziały jak niebieskie pasy to chyba nic nadzwyczajnego, prawda? Akurat oni są wyjątkowi, zapewniam cię. Skuteczni, bezwzględni, dobrze dowodzeni. To tacy wasi Skojatel. Ale masz rację, są i inne drużyny. Każde królestwo ma kilka takich oddziałów. To reakcja na naszą dywersję podczas wojen z Nilfgaardem. Rekrutuje się do nich ludzi, którzy nie mają już nic do stracenia. Wmawia im się, że to dla wyższego celu. Karmi wizjami zemsty za śmierć bliskich. Stopniowo tracą resztki człowieczeństwa. Zabijają na rozkaz bez wahania. To samo dzieje się ze zwykłymi żołnierzami, tylko że tych z oddziałów specjalnych bawi polowanie na elfy.
Jesteście podobni, a mimo to napuszcza się was na siebie. Potem wy się mścicie i koło się zamyka. Aż zostaną nieliczni i tylko po jednej stronie. Nie mam złudzeń, która to będzie strona. Wy, Dwan, opanujecie ten świat. My wymieramy. To dlaczego kontynuujecie walkę? Bo kiedyś podjęliśmy decyzję, a teraz zbieramy jej żniwo. Inaczej nie potrafimy. Od dawna próbujesz go dopaść? Odkąd został dowódcą niebieskich pasów. I podczas swojej pierwszej akcji wyciął podległe mi komando do ostatniego elfa. Zaskoczył mnie pierwszy i ostatni raz. Więc to sprawa osobista. Zemsta rodem z jaskrowych pieśni. Wymaga tego bezpieczeństwa, Skojatel. Z pierwszych dowódców takich oddziałów żyje tylko on. Do kolekcji brakuje ci tylko odznaki z Temerii. Trzeba kończyć rzeczy, które się zaczęło. Wiesz, że na jego miejsce przybędzie tuzin innych, gorszych. Nie stosuje się to do Vernona. Bardziej zawzięty diabeł jeszcze po tej ziemi nie chodził. Im dłużej działa, tym jest lepszy. Muszę to przerwać. Jaki cel ma Filippa? Dlaczego zależy jej na wolnym Vergen? Jak każda czarodziejka, lubi mieszać w polityce. Żadna nie zawaha się poświęcić cudzego życia dla realizacji swoich planów. Każda, żadna. Życie ma więcej kolorów niż czarny i biały. Raczej więcej odcieni szarości. A co do magów, nie mam złudzeń. Wiesz, jaki los zgotowała elfiej młodzieży królowa Doliny Kwiatów? Enid Anglenna, znana też jako Francesca Findaber, czarodziejka, w zamian za utworzenie Królestwa Elfów Dolblatana, wysłała Skojatel na rzeź. Mieli atakować tyły wrogów Nilfgaardu. Była szansa, by wszystko odwrócić. Mogła się przeciwstawić cesarzowi. Mogła wezwać wiewiórki do obrony Doliny Kwiatów. Dlaczego tego nie zrobiła? W imię wyższych racji. Tak chciał nilfgaardzki cesarz. Dlatego po zakończeniu wojny pozostaliśmy bandytami. Dlatego elfy giną. A nasza młodzież jest mordowana przez takich jak Roche. I dlatego nie ufam Filippie Earhart. Poznałem już kiedyś przywódcę Skojatel. Jewina. Znałem go, próbował przekonać mnie do swoich pięknych marzeń. Podobno i ciebie. Dużo o mnie wiesz. Staram się wiedzieć jak najwięcej. O wszystkich. Jestem neutralny, dlatego nie stanąłem po jego stronie. Może to i właściwa postawa. Pozostawić rzeczy ich własnemu biegowi. Gorzej, jeśli zaczniemy się później zastanawiać, co byłoby, gdybyśmy postąpili inaczej. Nie mam tego problemu. Dziś stoimy po tej samej stronie. Dziś mam inne cele i innych sprzymierzeńców. Uda się wam odeprzeć wojska Henselta? Nie. Jak to nie? Mimo fortyfikacji i wszystkich krasnoludzkich wynalazków nie powstrzymamy Kedweńczyków. Jest ich zwyczajnie za dużo. Co zamierzasz? Zobaczysz. Jedno mogę ci obiecać, nie złamię danego słowa. Okay, so back to the matter at hand. Elias is a murderer. Twój Skojatel Elias morduje ludzi z Vergen. Masz jakieś dowody? Elias to jeden z najlepszych wojowników. I have scrap of metal. W ciele ofiary tkwił odłamek ostrza. Porównaj go z bronią Elejasa. Zajmę się tym. Okej. Elejas musiał się dowiedzieć, że znamy prawdę. Uciekł z miasta. Okej, that's interesting. A ty, miła, wierzysz tej dziewczynie? Saski? Nie, ale wierzę Jorvetowi. A on jej ufa. Hopefully we won't find the dandelion in her nest. Hopefully. Oh, and please don't tell me I have to wait. I think I'm going the wrong way. Right, okay. I hope I don't have to keep waiting until midnight for her. Nie dam się zaszczuć jak pies! Broń się! Oh, there you are. Are you just gonna... Pick me. You do realize I can... I should just play this. Oh,
get over here. Right now, I don't even remember. Oh, this. This way. Okay. Come on. Anything? No? Okay. Of course I wanted to loot his body. After all that. Dobrze, że skróciłeś męki tego głupca. Czeka cię rozkoszna nagroda. Zrzuć ubranie i odpręż się. Okej. W skrzyni obok łóżka zostawiłam ci mały upominek, żebyś nigdy nie zapomniał. Żegnaj, Wiedźminie. And she's gone. Whoa, are you drunk? I mean, that was all. Oh, I didn't like it. It's worse than what I hear right now. Well, I think this is either second or third video in a row that I'll have to censor. And let's see. The happiness on inaccessible rocky ledges. Grout could not climb to the abode, so he reasoned that some witcher technology might prove useful. He decided to use Harpy Trap, and so he did. Okay. That's not it yet. This. Right. And sword. Okay, we don't have the sword yet. Talk to Philippa. I think we can deal with this for now. I don't have any other idea, and we should get some happy drops. Okay, how far is he? All the way over there, okay. It means, and that's it. Can we thank her? No. Dzięki za pomoc. Patrz, gdy przychodzi do małżeństwa, jeden aby mutka mało przechodzona, posażna, czy aby robotna. I like that those three are simply sitting here and watching everyone going through. And again, I went into someone's house by accident. Jakiż to powód każe ci przeszkadzać księciu Edirn? Mam kilka pytań. A dlaczego uważasz, że na nie odpowiem, zamiast poszczuć cię psami? Bo wasza książęca mość ma wystarczająco dużo wrogów. Tutaj, za granicą, w Wengenbergu. Problem sukcesji nie jest tematem, który omawia się z wędrownymi zabójcami potworów. I need to know what's happening in politics, unfortunately. Zdziwisz się, książę, ale z polityką miałem do czynienia częściej niż bym chciał. Słynny Geralt z Rivii. Podejmowany przy stole przez Calante, ulubieniec Woltesta. Ponoć dobijałeś nawet targów z cesarzem Nilfgaardu. Myślisz, że mi zaimponujesz? Calante nie żyje. Mevek lnie, gdy słyszy twoje imię. Woltesta zamordowali na twoich oczach, a cesarz...
Jak słyszałem, miał cię za nic. Zmierzasz do jakiejś konkluzji? Owszem. Otóż wiedz, że czasami król potrzebuje płatnego zbira, który wykona za niego brudną robotę. Jeśli zbir jest wystarczająco naiwny, zamiast sięgać do szkatuły, król kupuje go szlachetnymi słowami, błyskiem pierścienia, zapewnieniem o przyjaźni. A gdy zbir zrobi swoje i odejdzie, pusząc się jak paw, król śmieje się w kółak. Doprawdy nie sądziłem, że jesteś aż tak żałosny. Wynoś się! No. You're not getting away with that. Wynoś się! If you're like this, then I'm like this. Yes, I am loading my last save. And we're just gonna get to the point with him. Since he's an asshole. We will treat him like an asshole. Pozdrawiam! But I'm gonna save somewhere closer this time. And goddammit, we need that bot for for Saskia. Jakiż to powód mam? A dlaczego uważasz problem z... I need royal blood. Potrzebuję królewskiej krwi. Jak wiesz, jeszcze nie zostałem koronowany. Ale w twoich żyłach płynie krew przodków monarchów. Owszem, lecz to nie znaczy, że będę jej upuszczał dla jakiegoś włóczęgi. Jesteś wiedźminem czy wampirem? Jest mi potrzebna do ratowania Saski. A mnie jest potrzebna do życia. Nie przychodź do mnie z tak bezczelnymi propozycjami. What's wrong with you? I'm dealing with the curse. I'm sorry, I'm in a bookshop. I need to know what happened 3 years ago. Próbuję ustalić, skąd wzięła się upiorna mgła. Co dokładnie wydarzyło się tu 3 lata temu? Czarodzieje Henselta dopuścili się ludobójstwa. Dla rycerstwa, dla wszystkich ludzi honoru nastał czarny dzień. Ale właśnie dzięki honorowi wytrwaliśmy. Nie było klęski, nie było zwycięstwa. Honor stanął przeciw podstępowi. Cnota przeciw czarnej magii. Brałeś udział w bitwie? Ojciec został w stolicy, miał bronić Wengerbergu. Ja ruszyłem w pole. Chciałem zatrzymać Henselta, zanim przeprawi się przez Pontar, ale nie zdążyłem. Postanowiłem więc przyjąć bitwę pod Vergen. Wojsko Henselta było wyczerpane. Pewnie zwyciężylibyśmy, ale zdarzyła się rzecz haniebna. Henselt miał przy sobie czarodziejów, a ci zdradziecko rzucili na pole bitwy zaklęcie. Z nieba spadł deszcz ognia, niszczący, zabójczy żar, który przerwał bitwę. Zebrałem mnie do bitki i wycofałem się w głąb kraju. Żołnierze byli przerażeni, ale Henselt nie kwapił się do ataku. Łukasz zaspał. Tylko mistrz magii mógł rzucić tak potężne zaklęcie. I przypuszczam, że nie w pojedynkę. Pamiętam Sabrinę Glevisik. Widziałem przez płomienie, jak obserwuje pogorzelisko z wysokości konia. Pamiętam ją, w myśliwskim stroju, wyprostowaną, beznamiętną. Sabrina. Doradczyni Henselta. Była. Za tamto zaklęcie skazał ją na śmierć. Kedweńczycy piekli się w zbrojach tak samo jak my. Wiesz, o czym myślałem, gdy rozpętało się piekło? Co wydało mi się zdumiewające i poniekąd zabawne? Gdy ruszaliśmy do walki, zaintonowaliśmy naszą pieśń po edirnisku. Tamci śpiewali swój kedweński hymn do krewę. Ale gdy z nieba spadł ogień, wyliśmy z bólu wszyscy jednakowo, po ludzku. Ogrom cierpienia na moment zbratał dwa zwaśnione narody. Nie pomogłeś mi. Nadal nie wiem, skąd wzięła się upiorna mgła. I ja tego nie wiem. Succession is the topic of choice in about every in the country. Czemu nie? Mówi się o tym w karczmach. Podobno nawet Kat z Wengerbergu zgłosił pretensje do tronu. Moja cierpliwość ma swoje granice i tylko szacunek dla panienki Saski pozwala mi pohamować gniew. Do rzeczy albo precz mi z oczu! Don't change the subject. Nie zmieniaj tematu, książę. Jak śmiesz tak do mnie mówić? Zejdź mi z oczu! Wait for Evenstone Fold, okay? I'm gonna wait. For now, I'm gonna end this part here, so...
Thank you very much, Stella, and see you soon. Bye!